mszy świętej z okazji rocznicy powstania listopadowego, która odbyła się w Świedziebni koło Brodnicy, uczestniczyła pani poseł Marzena Drab, radny Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztof Ardanowski oraz inni kandydaci, tacy jak na przykład pani Małgorzata Stańko. W niej było również wielu gości, mieszkańców okolicznych wiosek i gmin. Od rocznicy oraz emisji filmu, który towarzyszył po spotkaniu, porozmawialiśmy z panią Marzenną Drab oraz dwiema uroczymi paniami. Dziebnia i pani poseł Marzena Drab na mszy za ojczyznę z okazji rocznicy powstania listopadowego. Odbyła się również emisja filmu. Co to był za film? Film poświęcony był właśnie powstaniu listopadowemu. Po projekcji tego filmu rozmawialiśmy o problemach dotyczących ówczesnej Polski, jak również problemach obecnych. Padały pytania na spotkaniu od spraw związanych z bezpieczeństwem Polski, z jej siłą, z możliwością rozwoju, poprzez rolnictwo, oświatę, przez wiele, wiele różnych zagadnień. Zainteresowanie było duże. Myślę, że takie spotkania dają możliwość uzyskania informacji z pierwszej ręki, możliwość wymiany myśli, informacji. Jest to niezwykle cenne dla społeczeństwa. Czy były rozmowy z wyborcami? Trudno to nazwać wyborcami. Myśmy przyjęli, że w tą rocznicę mamy przerwę w kampanii wyborczej. Natomiast od pewnych pytań nie uciekniemy, a to, że akurat to się odbywa w trakcie kampanii wyborczej, no po prostu czasami terminy na siebie się nakładają, ale ważniejsze było to, żeby rozmawiać o ojczyźnie w tamtym czasie, jakie były jej problemy, dzisiaj jakie są i w jaki sposób je unikać. Także myślę, że no było to z korzyścią dla lokalnej społeczności. Kampania wyborcza dobiega końca. Jakie pani są wrażenia po spotkaniach z wyborcami, po rozmowach z wyborcami? Oczywiście tych spotkań było bardzo wiele. Ludzi interesuje właściwie wszystko, a informacje, którą mogą uzyskać od posła z tak zwanej pierwszej ręki, nie tej takiej medialnej, one są wyjątkowo cenne i ważne. Ale myślę, że dla mnie jako posła to był czas, kiedy mogłam podziękować za wsparcie, podziękować za to, że to zainteresowanie jest. I ta informacja, która płynęła w pytaniach czy w rozterkach, którymi dzieliły się osoby, które uczestniczyły w tych spotkaniach, dla mnie były również bardzo cenne, dlatego że problemy zgłaszane na bezpośrednich spotkaniach są właściwie jakby takim no, frontem, który poseł wykorzystuje do swojej pracy parlamentarnej. Także chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wszelkie pytania. Były łatwiejsze, ale i były bardzo trudne. A o co najczęściej wyborcy pytali? Co ich najbardziej interesowało? Może jakie problemy najbardziej uwidoczniły się w trakcie tej kampanii wśród zwykłych ludzi? Pytania były najróżniejsze, od spraw związanych z polityką społeczną, o tym jak się żyje mieszkańcom, o pogłębiającej się biedzie na terenach wiejskich, na przykład sprawy GMO, na przykład dopłaty dla rolników, ale również w miejscowościach, gdzie jest bardzo wysokie bezrobocie. Pytania były, dlaczego tak mało pieniędzy jest przeznaczonych z Funduszu Pracy na wsparcie, czy to przedsiębiorców, czy osoby bezrobotne. O bezpieczeństwo państwa, generalnie o stan finansów państwa, także zatroskanie i poziom świadomości w społeczeństwie jest bardzo wysoki, stąd te pytania i dzielenie się refleksją na temat informacji, które posiadają. Spotkanie się skończyło, a teraz zapewne udaje się pani na festyn? Oczywiście tak, wezmę udział w festynie, bo myślę, że było teraz dla ducha, a w tej chwili tak trochę dla odpoczynku i w takiej luźniejszej atmosferze myślę, że będziemy również rozmawiać o sprawach ważnych dla nas Polaków i dla Polski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Rozmawialiśmy również z mieszkankami Świedziebni.
Dwie urocze panie ze Świedziebni były na spotkaniu z posłami. Jakie wrażenia? No, wspaniałe wrażenie, no bo to wszystko taka, nie żadna polityka, tylko to, co jest akurat teraz na czasie, żeby Polacy się ze sobą nie kłócili, żeby dążyli do tego, żeby Polska była naprawdę Polską, żeby była taka prawdziwa, prawdziwa, nie jakaś tam nadpartyjna, tylko żeby zgoda była, bo zgoda buduje, a przecież jest tyle ludzi biednych, jak ja przynajmniej, no do parę groszy mam emerytury, z czego ja mam żyć, a ludzie mają miliony, mają po 40, po 50 tysięcy, a biedny człowiek z czego ma żyć, i o to walczymy, żeby była jakaś równość. To samo będę gadać, bo ja jestem a siostry. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Po spotkaniu goście udali się na uroczysty obiad, gdzie dalej kontynuowano rozmowę. Goście nie tylko zjedli obiad, ale uczestniczyli również w pikniku, który został w Świedziebni tego samego dnia zorganizowany, a na którym był szereg atrakcji, ale o tym w innym naszym materiale.